Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam serdecznie. Podobają się panu nowe okręgi wyborcze w Opolu? Okręgi jak okręgi. Ostatnio było 5 bardzo, bardzo rozrzuconych, także... Dziwnie skonstruowanych, prawda? Bardzo dziwnie. Ja miałem okręg od półwsi po osiedle Armii Krajowej, więc prowadzić kampanię było naprawdę bardzo, bardzo trudno, a dla mieszkańców znaleźć swojego reprezentanta jeszcze gorzej. Teraz te okręgi są uporządkowane. Co prawda Opole jest większa, okręgów jest mniej, ale pamiętajmy o tym, że mamy 28 nowych rad dzielnic, 420 radnych dzielnicowych. No i chyba dobrze, że radni miasta Opola będą osobami reprezentowanymi faktycznie przez bardzo dużą część mieszkańców, tak żeby to się nie dublowało. Radni dzielnicowi mają swoje kompetencje, swoje budżety, reprezentują dzielnice, te najmniejsze jednostki pomocnicze. Natomiast radny miasta Opola to faktycznie powinien być ten reprezentant, który jest wybierany przez dużą, kilkudziesięciotysięczną rzeszę Opolan. Albo kilkunastotysięczną przynajmniej. A jak wygląda teraz pana okręg? Mój okręg wygląda teraz, że zaczynam od Bierkowic, lecę półwsią, lecę za Odrzem, ale tylko lewą stroną, jak idziemy do centrum, bo czyli Koszyka, bo Wojska Polskiego, bo Pruszkowska, to już jest inny okręg. Potem wbijam się w małe, tak zwane małe Zaodrze, które jest między kanałem Ulgi a Odrą. Lecę lewą stroną Habrów, tylko lewą, bo prawa strona już jest innym okręgiem, i zahaczam kawałek o Armii Krajowej, więc naprawdę... No, skomplikowane mimo wszystko. Bardzo skomplikowane, nawet dla mnie dość doświadczonego samorządowca, bo trzeba było czasami chodzić z kartką i patrzeć, bo jeden numer był w okręgu na danej ulicy, a drugi numer już nie był. Więc poplątanie z pomieszaniem... No, ale teraz tak nie będzie już. Teraz już tak nie będzie. Teraz tak nie będzie, bo nawet nie może tak być, ze względu na to, że nie można rozdzielić dzielnic. Tak, teraz a z którego okręgu pan będzie startował? Ja będę startował, bo zakładam, że pan będzie startował. Tak, ja jestem od urodzenia zaodrzaninem i Zaodrze to jest moja mała ojczyzna poza Opolem, więc na pewno Zaodrza. Nie wiem, czy to będzie okręg numer jeden. No tak, Chmielowice, tak? Bo to ten rejon. Tak, od Zaodrza, czyli od kanału, od Odry przez kanał Ulgi, całe Zaodrze, Dambonia, po Chmielowice, Żarkowice. Będziecie chcieli coś poprawić w tym układzie wymyślonym w ratuszu? Czy tam tak zostawiacie? Tak naprawdę nie za bardzo jest co poprawić. Jedyne, co można by zrobić, ale widocznie było to na tyle trudne, że służby prezydenta nawet takiego wariantu nie zasugerowały, aby wyjść troszeczkę do tych radnych ościennych, do środowisk reprezentujących ten obważanek opolski. Nowe Opole, zrobić, tak. Tak, Nowe Opole, i zrobić jeden okręg wokół miasta. Przepisy nie pozwalają, z tego co wiem. Można, nie można rozdzielać dzielnic, więc trzeba by tak iść takim różańcem, że tak powiem, dookoła miasta i nazbierać te kilkanaście tysięcy, bo to jest ta sztuka, żeby okręgi nie mogły się zbytnio różnić wielkościowo, powinny liczebnie być gdzieś tam do siebie zbieżne. No i widocznie to jest ten problem. To też jest problem reprezentacji, bo tutaj to dopiero by było tak, że radny byłby radnym od Chmielowic po Gosławice, więc to dopiero. To jest nie ma jakiś... dobrych wyjść. No nie ma dobrych wyjść, nie ma. A to prawda, że opozycja by rozmawiała o tym, żeby wystartować razem? Wczoraj mówił o tym u nas na antenie Marcin Gambiec, radny mniejszości niemieckiej. Tak, tak, to jest, deklaracja opolska była takim pierwszym przyczynkiem na poziomie regionalnym. My schodzimy teraz w dół. Te okręgi wyborcze tym bardziej premiują dużych. Tutaj duże problemy będą miały małe lokalne komitety, te, które bazowały na przykład wcześniej na radach dzielnic. Tutaj, aby osiągnąć mandat, aby zrobić dobry wynik, trzeba być zjednoczonym, trzeba być dużym środowiskiem, który w swoich szeregach ma i tych, którzy będą zdobywali głosy po osiedlach, wieżowcach, i tych, którzy są rozpoznawalni w małych domkach na obrzeżach Opola. Czyli to możliwy scenariusz jest? To jest możliwy scenariusz i myślę, że Platforma Obywatelska pójdzie bardzo, bardzo szeroko z różnymi ugrupowaniami działającymi w mieście.
ugrupowaniami oczywiście opozycyjnymi. Z jednym kandydatem na prezydenta, posłowie Tomasz Kostuś i Witold Zembaczyński, czyli Platforma i Nowoczesna, mówili o takim kandydacie ponadpartyjnym, który mógłby być wspólnym kandydatem opozycji. Tak, i to jest jak najbardziej realny scenariusz i taki kandydat w naszych głowach już funkcjonuje. Kandydat, który z nazwiskiem. Z imieniem i nazwiskiem, realny, namacalny, którego ja nie podam, bo to jest za wcześnie, żeby podawać kandydata. Tak naprawdę nikt jeszcze dzisiaj nie zadeklarował, że będzie kandydował. Również pan Arkadiusz Wiśniewski, aktualny prezydent miasta Opola. Pójdziemy szeroko. Pójdziemy z jednym kandydatem, bo tylko w zjednoczonej opozycji, bo tylko w zjednoczonej grupie osób, którzy chcą pracować na rzecz miasta Opola, jest szansa na to, aby realnie powalczyć o prezydenturę i o godną reprezentację w Radzie Miasta Opola. Skoro już o Arkadiuszu Wiśniewskim mowa, to my słyszeliśmy takie plotki, że prowadzi rozmowy z Platformą Obywatelską. Pan prezydent Wiśniewski prowadzi rozmowy ze wszystkimi, któremu na sercu leży dobro Opola. Ale o startowaniu w wyborach z poparciem Platformy. Poczekajmy, panie redaktorze, jest jeszcze na to czas. To pan prezydent będzie tworzył swój komitet wyborczy i to pan prezydent będzie zapraszał do niego potencjalnych koalicjantów. No, panu prezydentowi Wiśniewskiemu blisko do Platformy Obywatelskiej, bo się przecież z niej wywodzi i ostatnie 3 lata współpracy z Platformą, chociaż w opozycji, układały się dosyć dobrze. Wręcz modelowo układa się współpraca prezydenta miasta z marszałkiem Andrzejem Bułą, więc tutaj stycznych do kompromisu jest bardzo, bardzo wiele. Ale tak jak mówię, to pan prezydent jest dzisiaj tym koniem wiodącym i to znaczy, on ruch decyduje. Po jego stronie. Ruch po stronie pana prezydenta. Nie udało wam się odwołać Krzysztofa Kawałki ze stanowiska wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Spróbujecie znowu? Tak, jest nowy wniosek. No to jest takie dla mnie osobiście ciężkie. Ale kogo musicie przekonać, żeby się udało? No, przekonaliśmy większość, bo przekonaliśmy 17 radnych do 15, czyli pokazała się też nowa większość w Radzie Miasta, bo pamiętajmy, że klub radnych Platformy, klub radnych Mniejszość Niemiecka dla samorządu to jest 12 radnych, zebraliśmy ich 17, więc to pokazuje, że wcale tak dobrze obóz Zjednoczonej Prawicy w Radzie Miasta się nie ma. Zabrakło nam tak naprawdę jednego głosu, 2 radnych wstrzymało się. No pracujemy nad tym, aby na listopadowej sesji był ten 18 głos i aby przywrócić normalność, czyli przywrócić ten kompromis w Radzie Miasta Opola, bo zawsze było tak, że nawet w poprzedniej kadencji, kiedy Platforma Obywatelska miała 11 radnych, a PiS po rozpadzie miał 3 radnych, nikomu z radnych Platformy nie przychodziło do głowy, aby odwoływać ówczesną przewodniczącą Violetę Porowską. Dzisiaj Zjednoczona Prawica uważa, że w imię ich interesu, bo pan przewodniczący Kawałko dzisiaj jest bliżej tego środowiska niż z Platformy. Dla ich interesu jest to, aby pozostał po tamtej stronie. Pamiętajmy o tym, że za rok są wybory i Platforma będzie pamiętała o tym przy układaniu nowego prezydium w Nowej Radzie Miasta. Słyszałem też plotkę, że następnym ruchem będzie próba odwołania Marcina Ociepy. Ja o takich planach nie słyszałem. Nie potwierdzę pan. Ja takich planów nie potwierdzam. My mówimy tylko o reprezentacji, bo dzisiaj klub radnych Platformy Obywatelskiej jest jednym z największych klubów. A nie ma wiceprzewodniczącego. A nie ma wiceprzewodniczącego i nie ma żadnego przewodniczącego komisji. To jest sytuacja niespotykana ani na skali innych samorządów, ani w Sejmie, bo nawet w Sejmie, gdzie ta walka polityczna jest bardzo duża, jeżeli ktoś rezygnuje, to natychmiast jest odwoływany z funkcji, czy to szefa komisji, czy to wicemarszałka Sejmu i na to miejsce jest zgłoszony reprezentant danego ugrupowania. Przypominam, że rozmawiałem dzisiaj ze Zbigniewem Kubalańcą, szefem klubu radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta. Żegnamy się ze słuchaczami na FM, ale zostajemy w internecie i DAB+. Panie przewodniczący, jutro sesja nadzwyczajna. O czym będziecie rozmawiać? No, jutro sesja nadzwyczajna zwołana na prośbę pana prezydenta. Sesja poświęcona
przyszłości dworca PKS, przyszłości tego układu komunikacyjnego, który w tej części miasta. Tak naprawdę miasto się zmieniało, a tam zawsze wyglądało tak samo. Mają zniknąć budki. Mają zniknąć te budki, które są tam od lat bodajże chyba 80. albo jeszcze wcześniej, bo ja odkąd... Tak się wtedy rodził kapitalizm. Odkąd ja pamiętam, a jestem rocznik 82, to zawsze te budki, kiedy chodziliśmy z rodzicami na dworzec, zawsze tam były. Mają zniknąć budki, ale ma być zupełnie nowy układ komunikacyjny, ma być centrum przesiadkowe. A dworzec zostanie w tym miejscu? Dworzec, z tego co wiem, ma być przeniesiony z tego miejsca. Tam dworca PKS-u ma nie być, tam ma być centrum przesiadkowe. No to za bardzo chyba nie będą zadowoleni pasażerowie, bo pewnie przeniesienie to oznacza przeniesienie gdzieś dalej od centrum. Jutro się wszystkiego dowiemy, panie redaktorze. Ja nie znam też szczegółów, nie ma jeszcze wizualizacji tego, jak ma wyglądać te część miasta. Jutro myślę, że poznamy szczegóły. Natomiast no, są środki europejskie, które można wykorzystać do przebudowy tego fragmentu miasta Opola. Nabór będzie na te środki będzie prawdopodobnie na wiosnę, więc urzędnicy wykorzystują każdy tydzień. Dla nich jest istotny, aby tą koncepcję przygotować. Stąd ta sesja jutrzejsza krótka, bo myślę, że potrwa nie dłużej niż pół godziny. To nie sesja dotycząca festiwalu, która nadzwyczajna, która trwała godzin 3-4. Poprzecie te proponowane zmiany? Tak, poprzemy. To jest dobra zmiana. Tak jak mówię, Opole się zmieniało, Opole nam pięknieje, a ta część miasta jest dalej taka pozostawiona troszeczkę na uboczu. Do tej pory specjalnie nie było pomysłu, co z tym zrobić. No, troszkę z winy miasta, które nie chciało przejąć spółki PKS. Tak. Tak. W poprzedniej kadencji prezydent Baczyński nie zdecydował się, jak inni starostowie, na przejęcie PKS-u. Potem zmienił się właściciel. Dzisiaj mam taką sytuację, że jedyny parking, który tam jest wydzierżawiony przez PKP i godzina kosztuje 8 zł. No to wszystko tak stoi i funkcjonuje, ale nie wygląda. Mamy ładny dworzec, mamy ładny plac przed dworcem, a reszta do centrum miasta Opola, ten fragment jest zapuszczony i wygląda jak właśnie przeniesiony z poprzedniej epoki. Najwyższy czas, żeby się za to zabrać. A jeżeli jeszcze można się wesprzeć środkami unijnymi, to myślę, że nie ma na co czekać. Dobrze, to jeszcze jeden temat, taki dość gorący. TVP3 zarzuca prezydentowi, znaczy regionalna telewizja, że już dziś robi sobie kampanię taką promocyjną, wizerunkową i nie zdradza, ile to kosztuje, mimo tego, że telewizja pyta. On z kolei mówi, że telewizja urządziła na niego swego rodzaju nagonkę, atakuje go niesprawiedliwie przy każdej okazji. No, co Platforma sądzi o tym zamieszaniu? Zamieszanie z TVP, Platforma ma zamieszanie jak po polski, odkąd i pan prezesem został Jacek Kurski i wiemy, jak TVP traktuje opozycję. Teksty o zdziczeniu opozycji nie biorą się z powietrza, tylko biorą się ze strony redaktorów, którzy tę telewizję tworzą i nie tylko na poziomie krajowym, ale również na poziomie regionalnym. Natomiast my się nauczyliśmy z tym żyć, my się na TVP nie obrażamy, chodzimy do programów publicystycznych. A mamy też pluralizm mediów. Są też media mainstreamowe, takie prywatne, które popierają opozycję. No, ale nie aż w takim stopniu, jak TVP tą opozycję próbuje zagonić w ruch. Ale takie są zasady gry. My się do tego dostosowaliśmy. Natomiast konflikt między prezydentem a TVP trwa od chwili festiwalu. Czy prezydent robi kampanię wyborczą? Ja tego tak nie odbieram. Każdy samorządowiec chce się pochwalić tym, co robi na rzecz miasta i chce, aby jego mieszkańcy dobrze byli poinformowani i wiedzieli, co w tym mieście w najbliższym czasie będzie się działo. To, że jest na zdjęciach, jest naturalne. No, jest prezydentem miasta Opola. Z drugiej strony oczywiście to są pieniądze publiczne, to są środki nas wszystkich i jeżeli pan prezydent tworzy jakąś gazetkę, wydaje środki na promocję miasta. Rozbudowuje także biuro prasowe. Jest to rzecz naturalna. Te dane powinny być udostępnione. My nie mamy z tym problemu, więc dziwię się, że TVP ma problem, bo radni, jeżeli pytają, wysyłają interpelacje. Te dane uzyskują, one są w budżecie, one nie są pochowane. Każda złotówka jest gdzieś na paragraf, na rozdział budżetu przypisana. To jest wszystko do ustalenia. Naprawdę nie trzeba być jakimś szczególnym Sherlockiem Holmesem, żeby się dowiedzieć, ile kosztuje etaty w biurze prasowym, czy ile kosztuje wydanie magazynu Opole i kropkę.
czy Opole. Krótko mówiąc, telewizja tu działa nieskutecznie, tak można powiedzieć, tak? W pana ocenie. No, telewizja znaczy, goni zajączka zamiast go dogonić. Telewizja działa chyba tak, jak sama chce działać i no, nie ukrywajmy, nie, prezydent Wiśniewski nie jest ulubieńcym TVP3 Opole. No chyba nie. I te materiały które produkuje, w pewnej części są dla prezydenta niekorzystne. Na przykład nie produkuje takich programów na temat dwóch zastępców pana prezydenta, pana Marcina Rolla i Mirosława Pietruchy, bo ja nie słyszałem o krytyce polskiego sportu, czy o krytyce infrastruktury. Jak panowie przychodzą do gościa TVP3, to w samych superlatywach i właściwie nikim prawie, że nie przerywa i mają tyrady kilkunastominutowe. Ma pan wytłumaczenie tej sytuacji? No, to znaczy jest pewna paranoja w polskim ratuszu, że dwóch zastępców pana prezydenta no, jest w dość dużej kontrze i w tym konflikcie między prezydentem a TVP 3 bardziej są po stronie TVP 3 niż po stronie prezydenta. No, ale to jest ten, ale to, czy ale... po głosie ochłodzenia stosunków z wiceministrem Jakim, jak rozumiem? No, w stosunku prezydenta, po festiwalu. No tak, no na pewno te stosunki z panem ministrem się nie poprawiły, a tych dwóch wiceprezydentów, których wymieniłem wcześniej, no to są osoby nominowane przez... A przynajmniej kojarzone. A przynajmniej bardzo mocno kojarzone z panem ministrem. Zresztą, sami tak o sobie często mówią, przynajmniej pan minister, pan prezydent Rol. No, sytuacja jest dziwna, ale to pan prezydent sam sobie taką sytuację stworzył, więc ja go nie zamierzam tutaj bronić. Zawierając takie, a nie koalicje. My to widzimy, nie tylko my jako Platforma, również urzędnicy, również osoby, które troszeczkę bardziej interesują się tym, co dzieje się w Opolu. No jest ostatni rok kadencji, zobaczymy. No właśnie, to chyba będzie ciekawy rok, takie mam wrażenie. To będzie bardzo ciekawy rok i bardzo ciekawa kampania, bo wszyscy mówili, że najkrwawsza, najbardziej wyczerpująca i najbardziej taka, która... Bezpardonowa, to była poprzednia. No bo oj była nie, skeda, teraz będzie. Bo była skeda po prezydencie Zębaczyńskim i ten, kto ustawi się na te tory, poleci 2-3 kadencje. Wydaje mi się, że ta będzie jeszcze bardziej krwawa i jeszcze bardziej wyniszczająca to obozy. Tak. To my dziennikarze już się cieszymy. Tak, to naprawdę, dla nas jest naprawdę to będziecie mieli co robić i myślę, że będzie jak, tak jak 3 lata temu, nie będziecie mieli czasu przelecieć z jednej konferencji na drogą. A to prawda, że konferencja odbyła się mniej więcej co kwadrans, był taki etap w Opolu. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem dzisiaj jest Zbigniew Kubalańca, przewodniczący klubu Platformy w Opolskiej Radzie Miasta. Dziękuję bardzo. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka.